Witam wszystkich na kolejnym vlogu. Znajdujemy się znów w lesie, tylko tym razem innym. Ogólnie wracam wraz z moim przyjacielem, wracamy z zakupów. Kupowaliśmy właśnie teraz, korzystam z nowego statywu. No i tam troszeczkę bajerów. W tle tam słychać ogólnie zawody piłkarskie. No i ogólnie postanowiłem nagrać krótki vlog. Jest trochę zimno, ale postanowiliśmy troszeczkę przycupnąć, napić się piwa. Oczywiście, tak jak zawsze apeluję, śmietnik z tyłu, butelka ląduje tam. No chyba, że macie zwrotną, no to jak chce wam się targać, no to na kaucję. W każdym razie, ktoś zostawił na ławce chleb. Jakiś poprzednik, który tutaj był przed nami. No i ogólnie, co robimy z takim chlebem? Miło, że nie wyrzuciłeś tego do kosza, jeśli to oglądasz. Ale też mogłeś go rozdrobnić, ponieważ z doświadczenia jak mój kot je małe porcje, musi mieć bardzo drobno pokrojone mięso, także mogłeś to rozdrobnić i rozrzucić po krzakach, ale cię nie winię za to, że po prostu nie wywaliłeś tego do kosza i nie zabrałeś też ze sobą, żeby to wywalić w innym koszu. Więc ja zaraz po tym materiale niestety teraz trzymam nowy statyw. Znaczy chwytak, nie statyw. W każdym razie zaraz po tym materiale ten chleb zostanie rozdrobniony, no i rozrzucony tutaj dla okolicznych ptaków. W tym lesie ogólnie też są takie fajne tablice, gdzie po prostu jest taki jakby zegar. Na moim tam fanpage'u można znaleźć właśnie zdjęcie tego zegara. Jest zegar, o której godzinie jaki ptak śpiewa. Ogólnie o tej godzinie są aktywne chyba 3, jeśli się nie mylę. No a my tutaj z przyjacielem właśnie spoczęliśmy na chwilę odpocząć. Jak dopijemy sobie piwko, wrzucimy je tam, gdzie to widać za mną, to po prostu zawijamy się do mnie do studia. Także pozdrawiam wszystkich. Mój przyjaciel też chce pozdrowić. Oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy Crazy Wizard Pyro. Pozdrawiamy, tak jest. I oglądajcie nas. Ekipa Crazy Wizard Pyro pozdrawia. Banda szalonych pirotechników pozdrawia. Trzymajcie się i wszystkiego co najlepsze.